Według doniesień medialnych PiS może przerżnąć wybory. Natomiast Putin chce pomóc w wyborach Trumpowi. Siostra Grety Thunberg zmaga się z depresją przez Gretę Thunberg. I na koniec w ramach codziennej ciekawostki dnia powstał smartfon, dzięki któremu nie zrobicie już sobie nudesów. Albo przez którego. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry i zanim zaczniemy, chciałem serdecznie powitać wszystkich nowych widzów od Jacka z Planety Faktów. Cieszę się, że tu z nami jesteście i zapraszam Was serdecznie codziennie o godzinie 18. No i rzecz jasna dla wszystkich tych, którzy właśnie zasubskrybowali ten kanał i napiszą o tym w komentarzach, przewidziane są fajne nagrody, więc oglądajcie ten odcinek do końca, bo na końcu wytłumaczymy zasady konkursu, żeby teraz po prostu nie przenudzać. I już przechodzimy do pierwszego tematu. Do późnego wieczora trwała wczoraj na Nowogrodzkiej narada Jarosława Kaczyńskiego z premierem Mateuszem Morawieckim. Dziś po południu w siedzibie PiS zjawił się minister Zbigniew Ziobro. PiS się sypie. Coraz częściej szepczą między sobą działacze PiS. Martwią się, że rozłamy w koalicji i kolejne afery mogą zwiastować scenariusz z 2007 roku. Grubo po godzinie 21 z siedziby PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie wychodzi Jarosław Kaczyński. Widać, że jest zmęczony. Wielogodzinne narady, między innymi ponad 12-godzinna rozmowa z premierem Mateuszem Morawieckim dały mu się we znaki. To był zdecydowanie najbardziej gwałtowny dzień obecnej kadencji rządu PiS. Stanowcza odpowiedź Banasia skierowana do marszałków Sejmu i Senatu dała jasny sygnał, że rozpoczyna się kolejna odsłona kryzysu państwa. Zatrzymanie Tomasza K., byłego agenta CBA, może zwiastować wojnę w służbach specjalnych. Zwłaszcza, że niedawne skandale, jak ten z wynoszeniem z CBA pieniędzy w reklamówce, obnażyły już słabość nadzoru nad nimi. Do tego rozłam w koalicji rządzącej jest już widoczny dla wszystkich. Trwa zimna wojna już nie tylko pomiędzy Zbigniewem Ziobrą a Mateuszem Morawieckim, ale także między Ziobrą a Gowinem. Wreszcie nie milknął echa skandalu z posłanką Joanną Lichocką, która wulgarnym gestem wykonanym w parlamencie obraziła miliony Polaków. Jarosław Kaczyński i jego najwierniejsi towarzysze muszą pamiętać rok 2007. To wtedy PiS po 2 latach utracił władzę. Zaczęło się od nieporozumień wewnątrz koalicji, których najostrzejszym wyrazem była tak zwana afera taśmowa. Ostatecznie wielka koalicja Jarosława Kaczyńskiego z Romanem Giertychem i Andrzejem Leperem zakończyła się po wybuchu afery gruntowej. Leper, ówczesny szef samoobrony, twierdził, że w skandal chciało go wrobić CBA. W 2007 roku PiS uciekł we wcześniejsze wybory, które przegrał i musiał oddać władzę Platformie. Czy otwarcie tak wielu konfliktów naraz sprawi, że PiS przestanie być potężnym lodołamaczem? Nie wiadomo. Działacze PiS nie mają wątpliwości, że kluczowy jest wynik wyborów prezydenckich, które odbędą się za niespełna 3 miesiące. Sytuacja w polityce jest dynamiczna, trzeba brać pod uwagę każdy wariant. Mówi ostrożnie Faktowi były marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Zaraz jednak dodaje: nie dopuszczam myśli, że prezydent przegra. Jeśli skandal z posłanką Lichocką lub rozwój wydarzeń wokół szefa NIK zaszkodzi Dudzie i Duda przegra, PiS będzie już zdecydowanie w odwrocie. Można rozważać różne scenariusze. Rządzenie z prezydentem wrogim PiS byłoby niezwykle trudne. Musielibyśmy wtedy odpowiedzieć na pytanie, trwać czy lepiej poddać tę sytuację pod ponowne rozstrzygnięcie wyborów. Mówił w niedawnej rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną wicepremier Jacek Sasin. Od burzy wokół Mariana Banasia, przez wojny o sądownictwo, po aferę palcową. A nie, to nie ten klip, to ten. Chociaż dziwnie podobne są te sceny. Oczywiście całą sprawę przemilczano, sama Lichocka nawet nie została ukarana, ale
No te wszystkie wydarzenia zmusiły prezesa partii rządzącej do prężnego działania. Kaczyński odmówił nawet przyjęcia orderu za zasługi od władz Litwy. Po pierwsze ze względów ideologicznych, a po drugie kampania Andrzeja Dudy już ruszyła z kopyta. Chociaż start kampanii pierwszej memicznej twarzy Polski można traktować raczej w kategoriach fal startu. Ale o tym mówiliśmy już na naszym drugim kanale, bądź na bieżąco ekstra. A co u naszego ulubionego prezydenta słychać? No cóż, to co zwykle. O jego politycznych planach w mediach jest oczywiście cisza, bo ważniejsze są sprawy zakulisowe. Jeżeli kogoś już to bardzo ciekawi, no to niedawno przecież wystartował Duda Bus, a tak wyglądają te zakulisowe rozmowy. Te pasztetową to pan zje, serio? Pewnie, bo ja mam super! Ona jest naprawdę najlepsza. Ja w ogóle bardzo lubię kiełbasę, w głównej mierze krakowską, zdecydowanie wolę od szynki. No. Kiełbasa, kaszanka i pasztetowa. A myśliwska jest też super. Podsuszana. I długo dojrzewająca. Sucha krakowska. Ach, no bo to. Jak widać, nie tylko celebryta może stać się politykiem. Duda jest doskonałym przykładem na to, że również i polityk może stać się celebrytą. W końcu w ciągu zaledwie tygodnia stał się największym internetowym polskim żigolakiem. Wywołał internetową aferę o pączki, a teraz został nawet twarzą Suchej Krakowskiej. W sumie to w dzisiejszych czasach naszej medialnej demokracji ciężko ocenić zachowanie naszego prezydenta i kandydata na reelekcję o stanowisko najważniejszej osoby w państwie jako złe czy dobre. Bo w końcu, jak mówił sam Dalaj Lama, nieważne jak mówią, byleby mówili. No i teraz to już nie ma nawiązania tylko do świata celebrytów, ale również i do polityki. No ale tego to już nauczył naszego kochanego prezydenta jego przyjaciel z Niemiec, Donald Tusk. Który, no umówmy się, po wyprowadzeniu miliardów z OFE, po aferze taśmowej, w której jego koledzy stwierdzili sami, że za rządów Platformy Polska jest krajem tylko teoretycznym i tutaj jest chuj dupa, kamieni kupa, czy aferze Amber Gold z jego synem w roli głównej, może w roli pobocznej, ale jednak głównej medialnie, nie tylko według sondaży jest dziś jedynym realnym kontrkandydatem dla Andrzeja Dudy, który mógłby z nim wygrać w wyborach, ale jeszcze co więcej, wydał książkę Szczerze. Mój kraj, taki piękny. Ale dużo bardziej dobitnie o rządach zarówno PiSu, jak i Platformy, jak i o tym, dlaczego Polacy ciągle wybierają te same mordy, wypowiedziałem się już w tym materiale. Tylko uwaga, jest raczej dla ludzi o mocnych nerwach. Pamiętacie jeszcze ten wykres wzrostu zadłużenia poszczególnych krajów za rządów Platformy? Proszę bardzo, tu macie za tylko dwa pierwsze lata rządów PiS. No ale skoro mówimy już o politycznych celebrytach, my mamy teraz swojego Dudę, wcześniej mieliśmy Donalda. No a Stany Zjednoczone Donalda dalej mają. Rosja ponownie angażuje się w kampanię prezydencką, by zapewnić reelekcję Donaldowi Trumpowi. Przedstawiciele wywiadu mieli powiadomić o tym kongresmenów podczas tajnego briefingu, podaje The New York Times. To zdenerwowało prezydenta Trumpa. Uznał, że demokraci wykorzystają te informacje jako broń przeciwko niemu. Dzień po briefingu, który odbył się 13 lutego w Komisji Wywiadu Izby Reprezentantów, Trump skrytykował za dopuszczenie do niego Josepha Maguire'a, odchodzącego dyrektora wywiadu narodowego, podaje The New York Times. Szczególnie miała zirytować go obecność na spotkaniu demokraty Adama Schiffa, który prowadził przeciwko niemu procedurę impeachmentu. Jeszcze w tym tygodniu Trump ogłosił, że obowiązki szefa wywiadu narodowego przejmuje dotychczasowy ambasador USA w Niemczech, Richard Grenell. Niektórzy amerykańscy komentatorzy łączą odwołanie ze stanowiska Maguire'a z briefingiem, który zdenerwował Trumpa. Inni jednak wskazują, że to przypadkowa zbieżność dat, a Maguire zajmie inne stanowisko w administracji prezydenta. Hello everybody. Czyli co? To oznacza chyba zwiększenie liczby etatów dla rosyjskich troli. No ale Stanom Zjednoczonym chyba jeden troll z pomarańczową karnacją powinien wystarczyć. A co tym razem zmalował Donald Trump? I nie chodzi tu o nowy odcień jego skóry. Otóż podczas jednego z jego ostatnich przemówień skomentował w dość kontrowersyjny sposób nagrody Akademii Filmowej. No bo on oczywiście na kinematografii zna się jak mało kto, o czym świadczą chociażby jego wybitne role. Excuse me, where's the lobby? Down the hall and to the left. Thanks. No
bo co, myślicie, że ludzie tak co roku chętnie oglądają Kevina dla McCulkina? I oczywiście musiało oberwać się Koreańczykom, twórcom filmu Parasite. I to tylko dlatego, że USA jest w konflikcie handlowym z Koreą. W sumie nie ma sensu cytować tutaj całej jego wypowiedzi, ale Koreańczycy i tak się powinni cieszyć, że potraktował ich tak łagodnie. Zawsze mógł gorzej. Natomiast was zachęcam do wzięcia udziału w tej ankiecie. Dajcie znać, czy waszym zdaniem wszystko zostało faktycznie ukartowane przez demokratów, a my w tym czasie z tematu Donalda Trumpa przechodzimy do jego największej przyjaciółki, Grety Thunberg. Ja har bjudit in Beata Ernman. Och ni ska få träffa henne. Hon är klädd helt i rött, precis som super... Siostra aktywistki klimatycznej Grety Thunberg, 14-letnia Beata Erdman, opowiedziała o swojej depresji. Jej problemy psychiczne zaczęły się w momencie, gdy uwaga jej rodziców była skoncentrowana na siostrze. Nastolatce w walce z depresją pomaga muzyka. Jak podają szwedzkie media, Beata wraz z matką, śpiewaczką operową Maleną Erdman wcieli się w rolę słynnej francuskiej piosenkarki Edith Piaf w musicalu Forever Piaf. Fragment próby z występem Beaty Erdman przed planowaną na 19 września premierą opublikował w internecie Teatr Yatta Leyon. Młoda artystka promuje swój planowany występ w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 16 tysięcy użytkowników. Dostępne są tam zdjęcia, na których wspólnie z matką jest ucharakteryzowana na Edith Piaf. Udział w musicalu nie będzie pierwszym publicznym występem Beaty Erdman. W 2017 roku towarzyszyła matce w wykonaniu jednej z piosenek na koncercie w Skansenie w Sztokholmie. Solowy debiut siostra Grety miała w maju ubiegłego roku w nadawanym na żywo programie szwedzkiej telewizji TV4, podczas którego wykonała utwór promujący książkę dla dzieci i młodzieży o problemie przemocy w szkole. Młoda Erdman ujawniła, że w szkole była poddawana mobbingowi, a także opowiedziała o swojej diagnozie ADHD. Z tego powodu uczęszczająca do szkoły muzycznej nastolatka nie może przebywać w klasie z innymi uczniami. Jej problemy psychiczne zaczęły się w momencie, gdy uwaga rodziców była skoncentrowana na Grecie, która przeżywała depresję i odmówiła jedzenia z powodu problemów klimatycznych. Byłam samotna i wycofana, stwierdziła Beata, zaznaczając, że w odnalezieniu siebie pomogła jej muzyka. För att den handlar ju om mobbning och hon har ju blivit mobbad och det har jag också blivit. Så att, Nie wiem jak wam, ale mi te słowa pachną plastikiem, znaczy sztucznością. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie jakiekolwiek działania rodziny Grety Thunberg ciężko jest już brać za autentyczne. I oczywiście, żeby nie było nieporozumień, nie bagatelizuję tutaj tak paskudnej choroby psychicznej, jaką jest depresja, tylko... tłumaczenia członków jej rodziny wyglądają bardziej na jakąś medialną kreację. Być może wychodzę tutaj za daleko w tej analizie, ale problemy 14-latki wyglądają bardziej na promocję musicalu, w którym zresztą weźmie udział. Przynajmniej tak to wszystko wygląda, bo Greta zdążyła nas już przyzwyczaić do tego, że jej kreacje medialne są specyficzne. W końcu nie trzeba chyba nikomu przypominać, jak wyjechała w daleką podróż ekologicznym statkiem. W asyście kilku samolotów. No ale cóż, jestem ciekaw, co wy sądzicie o tej całej sytuacji, dlatego napiszcie w komentarzach, jakie jest wasze zdanie, a my w tym czasie przechodzimy do kolejnego tematu. I dalej będziemy bazować na koncepcji słusznej sprawy. Czy bardziej, jak to woli, dobrej zmiany. Bo na niej swój marketing opiera jedna z japońskich marek. Zobaczmy, o co chodzi. Japończycy opracowali system sztucznej inteligencji, która ma rozpoznać roznegliżowane osoby i blokować możliwość robienia im zdjęć. Rozwiązanie to w swoim budżetowym telefonie wdrożył właśnie Tone. Japoński producent smartfonów chce w ten sposób ustrzec użytkowników przed robieniem selfie, których potem mogą żałować. Najnowsza słuchawka od Tone, model E20, to urządzenie działające na systemie Android z potrójnym obiektywem i ekranem 6,2 cala. Na tle konkurencji
konferencji wyróżnia go cena, jedynie $180, i zastosowany w nim algorytm blokujący możliwość pstrykania wspomnianych fotek. Co więcej, sztuczna inteligencja zaszyta w E20 nie tylko uniemożliwi zapisywanie tego typu zdjęć w galerii, ale jednocześnie przy próbie wykonania takiej fotografii wyśle użytkownikowi ostrzeżenie. Takie rozwiązanie ma w zamyśle chronić między innymi małoletnich posiadaczy smartfonów przed wysyłaniem kompromitujących zdjęć do sieci. Serwis CNET, który opisał nowy telefon od firmy Tone, podaje, że takowe selfie to dziś duży problem. Nieco poniżej 50% Amerykanów miało do czynienia z wysyłaniem takich zdjęć lub filmów. Badania firmy Cosmo wskazują, że w 2014 roku aż 89% kobiet pokolenia milenialsów robiła sobie tego typu fotki. No okej, smartfon nie będzie może mógł robić fotek, ale nie wspomniano o filmach. Ciekawe tylko, jak inteligentny będzie ten algorytm i czy przypadkiem nie będzie cenzurował innych części ciała. Jak na przykład, nie wiem, oczu. Wtedy byłby to dobry gadżet dla świadków koronnych czy innych podejrzanych. Ale tak już zupełnie na poważnie, o ile te zdjęcia nie będą wysyłane do nich na serwer i tam blurowane, tylko wszystko się będzie działo u nas na telefonie, no to koncepcja jak najbardziej słuszna, przede wszystkim patrząc przez pryzmat obrony naszych dzieci. No ale dobra, tego by było na tyle, a teraz przechodzimy do najważniejszej części naszych materiałów, drętwy suchar. Dziadek dał Jasiowi 50 zł na urodziny, no i mama upomina Jasia. Jasiu, ale podziękowałbyś dziadkowi. No ale ja nie wiem co powiedzieć. No jak to co? No powiedz to co ja mówię tatusiowi, kiedy przynosi wypłatę do domu. Dziadku, czemu tak mało? Tego drętwego suchara podesłał mi na Instagramie mzygzak882, za co serdecznie dziękuję i oczywiście otrzymujesz od nas złotego dziada. A jeśli ty też chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja, link do grupy masz rzecz jasna w opisie. Tam również możesz dzielić się z nami swoimi przemyśleniami oraz newsami, które myślisz, że są na tyle ciekawe, żebyśmy wrzucili je do materiału. I zanim zakończymy, chciałem jeszcze raz serdecznie powitać wszystkich nowych widzów od Jacka z Planety Faktów. Wszyscy, którzy właśnie zasubskrybowali ten kanał i napiszą o tym w komentarzu, mają szansę na wygranie jednego z 5 kont premium na YouTube. YouTube Premium będziecie mieli opłacony na 3 miesiące, a dzięki niemu YouTube'a będziecie oglądali bez żadnych reklam, a co więcej, na telefonach jest wtedy możliwość odtwarzania filmów w tle, a jeszcze na to wszystko dostajecie dodatkową aplikację YouTube Music, która w sumie działa identycznie jak Spotify, tylko ma o wiele większą bazę muzyczną, więc jest nawet lepsza. I to wszystko macie wtedy za darmo. Zwycięzców wyłonimy w poniedziałkowym wydaniu wiadomości o 18:00, dlatego zapraszam Cię tu serdecznie w poniedziałek o 18:00 na nowy film, a tymczasem zachęcam Cię również oczywiście do pisania w komentarzach, również przez filmy weekendowe, które wychodzą tutaj przecież codziennie o godzinie 18:00, wtedy też zwiększasz swoją szansę na wygraną. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej, do zobaczenia jutro o godzinie 18:00. Trzymajcie się ciepło, cześć! I ain't asking for you to call.